Jestem wiolonczelistą. Ukończyłem Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina w Warszawie z oceną bardzo dobrą. Byłem świetnie zapowiadającym się solistą i proszę, na co mi przyszło? Na przykład te 8 nut, które Państwo teraz słyszą, muszę powtórzyć dziś 28 razy. Co, jak łatwo obliczyć, daje 224 nuty. I tak w kółko. A jakby się ktoś pytał, umiem również tak. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy u Ewy Bieżan. Mówię gościmy, ponieważ jest z nami pan Bolesław Błaszczyk, jeden z muzyków grupy Mozarta. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Dzień dobry. Witam. A spotkam się u Ewy Bieżan, dlatego że oprócz grupy Mozarta jest pan muzykologiem. I tak się składa, że chcieliśmy tu zaprezentować książkę, której jest pan autorem. Mhm. Książka jest o bracie naszej pani profesor, o Andrzeju Bieżanie, o naszym kompozytorze porozmawiamy jeszcze dzisiaj też. Natomiast tutaj kilka słów o tym, jak potoczyła się kariera naszego gościa. Skoro też słuchają nas i młodzi muzycy, początkujący i startujący, i przyszli muzycy, no to warto zacząć rzeczywiście od jakichś takich może wczesnych doświadczeń. Ja myślę, że rzeczywiście no, taki stopień kształtowania wrażliwości muzycznej to są pierwsze lata. U mnie było to o tyle łatwe, że mój brat grał na fortepianie, grał w domu na pianinie, bardzo dużo ćwiczył i mnie nasączał tą fortepianową fakturą już chyba w wieku prenatalnym. Takie mam wrażenie, że ja to pianino zawsze słyszałem, te gamy i bazarze. Więc o tyle miałem łatwiej, że no, do systemu temperowanego i do systemu durmol byłem przyzwyczajany. Z tym, że mój brat odegrał jeszcze inną rolę, co się wkrótce okazało, no bo zaprowadził mnie na Festiwal Warszawska Jesień, na Festiwal Muzyki Współczesnej, tak, w 1980 roku i doznałem szoku. Wtedy mi się nie rymowała ta muzyka współczesna z tym, co doświadczałem w szkole, z tym, czego doświadczałem w szkole, bo ówczesna szkoła muzyczna w tamtych czasach tępiła muzykę współczesną, mogę to powiedzieć śmiało i z ręką na sercu, bo rzeczywiście muzyka współczesna była nieobecna. Dopiero gdzieś tak w ostatniej klasie, wtedy było 8 klas szkoły podstawowej muzycznej, dostałem do grania takie współczesne jakieś kompozycje, o których zawsze marzyłem. Na fortepianie dodatkowym, a także na wiolonczeli zagrałem preludium Szymanowskiego, jakąś adaptację tam z fortepianowych preludiów, ale właśnie w wersji na wiolonczeli i fortepian. Ja zawsze tęskniłem, lubiłem muzykę współczesną, byłem takim ewenementem wśród kolegów. Tak też ta moja kariera się toczyła, że ja po prostu zawsze grałem to co lubiłem, znaczy bardzo, bardzo chciałem wyjść poza taki schemat. Oczywiście ćwiczyłem, dużo ćwiczyłem, byłem grzecznym uczniem, ćwiczyłem gamy, pasaże na wiolonczeli, grałem sonaty, etiudy itd. Czyli ten warsztat to była taka podstawa. Ja widziałem, że muzyka współczesna to nie jest oszustwo, że to wymaga niesamowitych umiejętności. Coraz trudniejsze rzeczy z literatury tej wiolonczelowej do mnie docierały, czy był to
czy był to Bartok, czy był to Ligeti, czy był to Xenakis, czy Lutosławski, czy Hindemith na przykład. Te rzeczy po prostu wymagały niesamowitego warsztatu. Ja nigdy nie doszedłem do tego poziomu i dlatego grałem w grupie Mozarta. Szanowne panie, szanowni panowie, przed nami wielki wyścig skrzypcowy o puchar Stradivariusa. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Mozarta słucha się was dobrze, dlatego że jesteście profesjonalistami, na co tu dużo powiedzieć. Natomiast skąd czerpiecie źródło tych pomysłów? Są takie dwa powiedzenia. Muzyka łagodzi obyczaje i drugie powiedzenie, śmiech to zdrowie. My postanowiliśmy skrzyżować te dwie mądrości, więc śmiech łagodzi obyczaje, a muzyka to zdrowie. No i po prostu idąc tym tropem, rzeczywiście uzyskujemy taki miks dobrego humoru i dźwięków, które nam towarzyszą. Wszyscy mamy wykształcenie klasyczne, więc dla nas to jest taki chleb powszedni i rzeczywiście punkt wyjścia, taka baza, ale jesteśmy i byliśmy zawsze otwarci na inne gatunki, na muzykę filmową, na muzykę pop, na muzykę rockową, na jazz, nawet na rap. I to są rzeczy, których my też słuchamy na co dzień. Byliśmy zawsze chętni, żeby otworzyć bardziej tą naszą panoramę zainteresowań. I dlatego, krótko mówiąc, też powstał pomysł właśnie łączenia żartu z muzyką. Ja nie byłem obecny przy narodzinach grupy Mozarta. Tak naprawdę współzałożycielem zespołu i takim pomysłodawcą w dużej mierze był obok Filipa Jaślara, który do dziś jest pierwszym skrzypcem, był mój poprzednik, czyli wiolonczelista Artur Renion. Tragicznie zmarły w wypadku samochodowym w 2000 roku. I to właśnie oni we dwóch poszli na spotkanie do jednej z komercyjnych, prywatnych telewizji w tamtym czasie, w 1995 roku, na takie spotkanie, gdzie była rzucona idea tworzenia krótkich scenek muzycznych okraszonych jakimś tam opowiadaniem. No i koledzy wrócili z tego spotkania tacy trochę rozczarowani, bo nie mieli pomysłu, żeby mówić o muzyce, raczej myśleli o graniu. Mm-hmm. I ponieważ było ich dwóch, ale zaczęli główkować, przypomniało im się, że parę lat wcześniej byli na kursach muzycznych. Tam właśnie doszło na koncercie finałowym, do takiego żartu muzycznego, gdzie na bazie Eine kleine Nachtmusik Mozarta były różne prezentowane style narodowe i wrócili do tego pomysłu, zadzwonili do kolegi Michała Sikorskiego, który pochodzi z Łodzi i skończył skrzypka, który jest tutaj absolwentem Akademii Łódzkiej. Zadzwonili do Pawła Kowaluka, altowielisty, też przyjaciela naszego, i powstał pomysł, żeby właśnie kwartet smyczkowy tutaj zaistniał. I to były scenki, które były grane do kamery, tylko i wyłącznie w studio. Nie była ta forma koncertowa. Przez pierwsze półtora roku grupa Mozarta po prostu istniała jako zespół taki telewizyjny, co tydzień rejestrujący nową scenkę na potrzeby tego talk show. Kiedy program się skończył, umarł śmiercią naturalną, grupa Mozarta też umarła śmiercią naturalną. Przestała po prostu grać, przestała być potrzebna. I przez pół roku nie działo się nic, dopiero Krzysztof Jaślar, ojciec Filipa Jaślara, reżyser telewizyjny i kabareciarz, ponieważ członek Kabaretu Tej, twórca wielu, wielu tekstów Kabaretu Tej poznańskiego, przypomniał sobie co się dzisiaj określa, projekcie, tak, grupa Mozarta, i do koncertu, który reżyserował w Krakowie podczas festiwalu Kabaretów Paka, ten program się nazywał Parodie i Parafrazy, poprosił swojego syna, żeby reaktywował tą grupę Mozarta
i żeby oni wyszli przed żywą publiczność. Udało się chłopakom sklecić jakiś półgodzinny program ze skeczy, które mieli gdzieś zapisane, pamiętali. I to był niebywały sukces, bo nagle zetknęli się z żywą publicznością. Co prawda, ta krakowska publiczność jest niesłychanie nadreaktywna i spontaniczna, więc oni myśleli, że tak będzie zawsze. No ale to potem, tak jak Filip mówi, że to nie zawsze jest tak różowo. Jest tak różowo, tak jest, ale te początki były, no, wystrzałem były po prostu eksplozją takiego. No, ten feedback był niesamowity, jeśli chodzi o publiczność. W związku z tym bardzo to zachęciło chłopaków do tworzenia dalej. Później był klub Gęba w Zielonej Górze. Przede wszystkim, no i właśnie ta Zielona Góra znów jakby tą grupę Mozarta, no, tak zaakceptowała. Starsi się częścią polskiego kabaretu. Potem i te 3 lata rzeczywiście później była tam Złota Szpilka w Lidzbarku Warmińskim i druga nagroda na festiwalu Paka. Zresztą rok 2000 rzeczywiście szczyt, bym powiedział, zainteresowania zespołem. Powstała pierwsza płyta, no, działo się bardzo dużo, między innymi tutaj z panią Dorotą Rabczewską, czyli Dodą obecnie, z zespołem Virgin została nagrana płyta, z Kają, czyli z Kasią Szczot też powstały jakieś nagrania, z Marlą Rodowicz, z Piaskiem, z grupą Pod Budą. I w tym szczytowym momencie jakby takiej eksplozji, gdzie kwartet już był jakoś rozpoznawalny, jeszcze były koncerty z Magdą Umer, poświęcone Agnieszce Osieckiej, tam z córką Agnieszki Osieckiej i tak dalej, zielono mi. I nagle w październiku ginie Artur Renion właśnie w wypadku, który też, co ciekawe, zdążył być nauczycielem jeszcze. Zginął w wieku 28 lat, ale zanim zginął, był jeszcze nauczycielem w szkole warszawskiej na Krasińskiego, takim zespole szkół wiejskich, podstawówka i szkoła średnia, także też uczył młodzież, uczył dzieciaki. No i Artur zginął. Wszyscy myśleli, że to jest koniec grupy Mozarta, znaczy, no, z chłopakami. Sami koledzy też tak myśleli, że to będzie koniec. Kabaret, a tutaj tragedia. No ale wszyscy przyjaciele na czele z mamą Artura jednak forsowali tą koncepcję, żeby jednak zespół trwał, żeby coś się dalej działo. Przyjaciele zespołu, też Irek Krosny, no, różni ludzie, prawda, różne osoby z tego środowiska jednak jakoś tam wspierały tą myśl, żeby kontynuować. No i przez jakieś tam kontakty myśmy się wcześniej znali, graliśmy z Filipem w recitalu Kasi Groniec, Teatrze Buffo, z Januszem Stokłosą. No przecież znaliśmy się z Akademii Muzycznej. Graliśmy w orkiestrze kierowanej przez Macieja Niesiołowskiego. Do chłopaki, no, po prostu jakoś tam skontaktowali się ze mną. Tam jeszcze była taka sytuacja, że w domu Artura, w jego pokoju wisiała taka tablica korkowa, gdzie były różne ważne rzeczy tam popisane. Okazało się, że po śmierci była tylko jedna kartka z numerem telefonu, właśnie moim. Ja się teraz śmieję, że oczywiście to chodziło być może o to, że tylko nie on, nie dzwońcie, tylko do niego nie dzwońcie, do innych nie dzwońcie. No ale jego mama była innego zdania, mama Artura, mama też tak. I powiedziała, no chłopaki, może zadzwońcie do Borka. Więc jakoś tak to wyszło i trwa to już 20 lat z moim udziałem. Jak się zmieniło życie po rozpoczęciu pracy w grupie Mozarta? No tak, ja przed grupą Mozarta grałem w orkiestrach. Grałem też w zespołach tak zwanych niezależnych, niezwiązanych może ze szkołą, z graniem takim tradycyjnym. Po prostu ja zawsze lubiłem w różnych bardzo formacjach, w różnych stylistykach gdzieś tam operować, więc nawet mam w dorobku kilkuletnią współpracę z zespołem szantowym, Zajmanie Garkumpel. Mam w dorobku taką właśnie formację intuicyjną, bym powiedział improwizującą, Intuition Orchestra. Graliśmy też taką awangardę, bym powiedział rockową, w zespole Sernik Zamordowany, wkrótce Nielegalny, była grupa MM.
to z kolei graliśmy poważną awangardę, taką z kręgu muzyki poważnej, czyli John Cage, tam Janis Xenakis, powiedzmy Mauricio Kagel i tak dalej, i tak dalej. Tam Tomasz Sikorski, Bogusław Szefer. To z kolei byli już tacy właśnie ludzie ze szkół muzycznych, ale nie tylko, bo tam jeszcze była tancerka, aktor. No ale z czegoś musiałem żyć. No więc jak skończyłem studia w 1995 roku, kolega mnie zaprosił na egzamin do Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. No i tam kilka miesięcy grałem w tym zespole. Ciutkę wcześniej, czyli rok wcześniej się zaczepiłem jeszcze do orkiestry Justusa Franza. To była niemiecka orkiestra. Związana z festiwalem takim Schleswig-Holstein i okazało się, że przepracowałem tam 6 lat z takimi przerwami, bo to była orkiestra złożona z kilkudziesięciu muzyków z różnych krajów, znaczy z kilkunastu krajów, z różnych kontynentów, międzynarodowa orkiestra z siedzibą w Niemczech, myśmy jeździli głównie po Niemczech, ale też trochę tam po świecie. I z przerwami, tam były takie trasy, na przykład 2 tygodnie, później przerwa 2 tygodnie, 3 tygodnie trasa, tydzień przerwy, tydzień trasa, 3 tygodnie przerwy. I tak przez 6 lat udało mi się tam przepracować. W międzyczasie, tak jak mówiłem, byłem na etacie w tej orkiestrze wojska. I tutaj znowu wkracza postać Artur Renion, z którym się też znaliśmy ze studiów. Załatwiał mi różne prace, jakieś takie, bo on już sam nie miał czasu, ponieważ już grupa Mozarta istniała od 1995 roku i coraz mniej mieli czasu. No, najpierw były te nagrania telewizyjne, później już te życie koncertowe. No i na przykład to takiej orkiestry kameralnej, sonata w Warszawie, gdzieś tam mnie mówi, słuchaj, bo ja już nie mam czasu, może byś tam zaczął jeździć. I podobnie się stało z orkiestrą Polskiego Radia obecnie, a kiedyś się nazywała Polska Orkiestra Radiowa w 1997 roku. Artur, który tam dogrywał tak zwane wypomóżki, jak to się mówi, czyli na umowę grał jakieś tam pojedyncze koncerty, dostał propozycję, żeby pójść na etat. No ale mówi, no ale ja jestem już Mozarta, nie mam szans. Ale mam takiego gościa i to było właśnie o mnie. I dzwoni do mnie, mówi, Bolek, słuchaj, jest egzamin na wiolonczelistę, zgłoś się i tak dalej. No i okej. No i właśnie też jakby z namaszczenia Artura zdałem do tej radiówki, w związku z tym grałem w radiówce od 1997 roku. A później, jak zacząłem grać w grupie Mozarta, to jeszcze byłem na etacie ciągle. Mało tego, wziąłem urlop tacierzyński, jako jeden z pierwszych chyba w ogóle w historii. Tak, tatów. Bo to były świeże czasy, takie właśnie tej mody, że już nie trzeba było być matką, żeby dostać taki urlop. No ale oczywiście wziąłem ten, no faktycznie mi się syn urodził w 2000 roku, Maciej. No ale tak naprawdę to ten urlop wziąłem po to, żeby grać z grupą. I trochę tam, że tak powiem, było to na bakier z umową o pracę. W związku z tym w pewnym momencie dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej, Wojciech Rajski, wezwał mnie na dywanik. No i mówi, panie Bolesławie, no oczywiście, no wszyscy wiemy, podziwiamy tutaj pańską karierę, no ale wie pan, no tak, mam dla pana propozycję. Albo zwolnię pana po prostu dyscyplinarnie, no albo za porozumieniem stron, co pan wybiera? No nie, no panie dyrektorze, bardzo dziękuję, no tak, za porozumieniem stron. Zgodziłem się, no po prostu nie miałem innego wyjścia, no postawił mnie pod ścianą, ale na szczęście mnie, że tak powiem, nie. Nie, zupełnie nie wyrzucił tak. Takiego muzyka koncertującego, z tego co słyszę, co słyszymy, no to jest muzyka tak naprawdę, znaczy to jest życie na walizkę. Tak, no teraz w dobie pandemii rzeczywiście to uległo zupełnej zmniejszeniu te ilość wyjazdów. Co prawda jestem dzisiaj w Łodzi, specjalnie oczywiście tutaj na naszą rozmowę. No a wcześniej za tak zwanych dawnych czasów, jak właśnie, które się skończyły w marcu 2020, no to rzeczywiście bardzo dużo nas nie było. Myślę, że tak 150 dni w roku, albo nawet może więcej nas po prostu nie było. Bo do tej pracy też trzeba dojechać, a dojeżdżało się w różne miejsca i do Singapuru, i na Tajwan, i prawda, do Chin, i do Meksyku, i do Brazylii, i na Kostarykę. No to... I bardzo dużo rzeczywiście, 40 krajów za... 40 krajów na 4 kontynentach. Panie Bolesławie, ale jest pan też muzykologiem. Dzisiaj spotykamy się u Ewy Bierzan. Tak jest. Ze względu na książkę, której jest pan autorem.
nie wiem, już nie pytam, kiedy miał pan czas na napisanie tej książki, skoro tyle koncertów, ale czy mógłby pan nam uczniom, rodzicom naszej szkoły przybliżyć postać w kilku słowach, bo zachęcamy oczywiście do nabycia, do przeczytania książki. Natomiast kilka słów o Andrzeju Bieżanie, bracie naszej Ewy Bieżanie. Tak jest. No, Andrzeja Bieżana widziałem raz na żywo na scenie w wieku lat 14. Mama zabrała mnie na koncert do Instytutu Francuskiego w Warszawie, który się mieścił na ulicy Świętokrzyskiej. Grał zespół Niezależne Studium Muzyki Elektroakustycznej. To był taki zespół kolektywnej improwizacji, bym powiedział, gdzie grali Krzysztof Knittel, Tadeusz Sudnik, Stanisław Kropownik, wielu jeszcze innych muzyków, Andrzej Mitant i Andrzej Bieżan. Ten koncert pozostał we mnie na zawsze. Okazało się, że to był jeden z ostatnich koncertów w ogóle Bieżana w ogóle, bo to było w maju 1983 roku, kilka dosłownie miesięcy przed jego przebiegiem. No, 11 maja 83, kilka miesięcy przed jego tragiczną śmiercią. I przez lata Bieżan był dla mnie jakąś taką legendą. Nie znałem nikogo z jego kręgu i nagle szokiem się okazało to, że oto w Łodzi jest jego siostra, że jest muzykiem, że jest wspaniałą perkusistką, że jest taką też kultywatorką pamięci o Andrzeju oraz o jego ojcu. Ja tutaj wymieniam w tej książce bardzo dużo osób, zaczynając od Ewy oczywiście, ale również przez jego mamę, przez jego przyjaciół, których tutaj wymieniam kilkudziesięciu. I z tymi wszystkimi osobami miałem szansę porozmawiać. Niektórzy w międzyczasie już odeszli. To był kompozytor, pianista, improwizator, inicjator wielu bardzo takich zespołów, może efemerycznych, może krótkotrwałych, ale bardzo ważnych dla historii polskiej muzyki, szczególnie współczesnej, szczególnie improwizowanej. Człowiek, który fruwał w powietrzu, człowiek wielu pasji, wielu zadań, wielu umiejętności. Zdążył być dyrektorem teatru, reżyserem, właśnie aranżerem również zespołów rozrywkowych, kompozytorem muzyki poważnej, właśnie wielkim takim propagatorem muzyki intuicyjnej, improwizacji, wychodzenia od jednego dźwięku w taki medytacyjny sposób do jakichś takich zbiorowych kreacji. No a właśnie też był orędownikiem muzyki teraz, tak zwanej muzyki teraz, tu i teraz, że ta muzyka, on uważał, że muzyka rodzi się w danym momencie, że muzyka zapisana czy nagrana jest już czymś mniej autentycznym, że taki żywy przepływ energii, że właściwie istota życia, czy taka esencja odbywa się właśnie podczas gry. No, dosyć rzadka postawa wśród muzyków, którzy zaczynają od nut, zaczynają od zapisu nutowego. Bardziej w stronę, bym powiedział, kreacji. Ale oczywiście był wykształcony akademicko. Ukończył Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, wówczas PWSM, w klasie Piotra Perkowskiego. Był dyplomowanym kompozytorem. Także chcę tylko powiedzieć, że książka, jeśli rozmawiamy, bo rozmawiamy publicznie, powstała przede wszystkim dzięki różnym osobom, no właśnie z rodziny, dzięki przyjaciołom, bo ja sam bym sobie nie poradził z tym tematem, ale również dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca, który tutaj subsydiowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, no po prostu wyasygnował takie środki na tę książkę. Myśmy się nieraz spotykali na różnych imprezach, ja z teatrem muzycznym, wy grając razem i były to jakieś wspólne imprezy, czy to był Krynica Górska, czy to była Warszawa, sala kongresowa. Ladies First Symphony Orchestra. Różne dziwne właśnie, znaczy, no po prostu różne koncerty, gdzie graliśmy razem, przechodziliśmy koło siebie i potem któregoś dnia zadzwonił telefon, zadzwoniła mama Andrzeja do mnie, czyli pierwsza żona taty.
Tak. I powiedziała, że pan muzykolog chciałby się ze mną spotkać w związku z propozycją napisania książki o Andrzeju. A ponieważ ja miałam wszystkie nuty po Andrzeju, wszystkie materiały nutowe, wszystkie partytury. No przecież Andrzej pisał muzykę do sztuk teatralnych i nawet są nagrania, tak? No i okazało się, że ja to wszystko mam, musiałam to przekopać, szukać w szafie, gdzie to jest. Spotkaliśmy się pierwszy raz, a potem się nagle okazało, że przecież właściwie to my się znamy od lat. Mamy wspólnych znajomych, wspólnych kolegów ze szkoły, tylko tak się mijaliśmy. To jest cudowne właśnie w świecie muzyki, że te spotkania są czasem nieświadome, niezwykłe, w dziwnych okolicznościach, a kręcimy się wokół bardzo podobnych rzeczy, klimatów. No i to jest jedno z takich właśnie, spotkań. Podobnie jak mówiłem o Arturze, który jest, nam patronuje, my się śmiejemy, że jesteśmy jedynym na świecie pięcioosobowym kwartetem muzycznym, bo ten jednak Artur skądś tam na nas i powoduje różne nam te psikusy. Tak samo Andrzej też nam powoduje różne chyba psikusy, prawda Ewa? Andrzej miał różne pomysły. Różne miał pomysły za życia, więc ja myślę, że on nie jest taki obojętny wobec tego. No. Na dzisiejsze spotkanie w rocznicę śmierci. Tak. Nie, w rocznicę wypadku. W rocznicę wypadku. Ale tak, Andrzej, ale generalnie nikt tego nie planował z nas, że to będzie akurat dziś. Tak, no my się akurat dzisiaj spotkaliśmy na tą rozmowę, ale dosłownie parę dni temu zrozumiałem, że my się umawiamy. No, będąc ja w Łodzi tutaj, że 37 lat po śmierci, po wypadku Andrzeja, który skutkował jego śmiercią kilka dni później, 15 grudnia 83 roku, a my się spotkamy 8 grudnia, no że my się dzisiaj spotkamy i ja wręczę książkę jego siostrze. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielki przywilej. Dzięki, Andrzej. Dzięki. A ja dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję Państwu i no i co? I do zobaczenia na koncertach. Bardzo, bardzo byśmy sobie życzyli, żeby się... Mam nadzieję, że część grupy Mozarta, może całą zaprosić, nam się uda do szkoły. Bardzo chętnie. Zobaczymy, spróbujemy. Już dzisiaj zapraszamy. Dziękuję. Postaramy się... Postaramy się o to, żeby... koncert zewą. No właśnie, tak. Ja skończę. Perkusyjna, kwartetowa. Mamy propozycję wspólnego grania. No w wakacje, także grupa Mozarta, dwie perkusje, jeszcze ma być klarnet i flet. Tak. I mamy grać muzykę do sztuki o Brunonie Schulzu. My mamy w przyszłym roku szkolnym jubileusz 35-lecia Towarzystwa Światowego Edukacja, więc zobaczymy, może akurat wtedy może nam się uda jakiś koncert zorganizować wspólnie. Zaprosimy Państwa. Może akurat termin będzie odpowiedni. Znów szczęśliwie. Znów szczęśliwie. Także dzięki jeszcze raz za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.